Dobra, moi drodzy, godzina 19. Jedźmy dalej z naszymi tutaj najemnikami. Oryginalnie trójka barbarzyńców z północy, czyli mamy tutaj White'a, nocną sowę, mszczuja zwinnego i Karsgara powolnego oraz mnicha, który ich do tego przekonał, a więc Cycutoja. Mamy jednak nowych rekrutów, czyli mamy tutaj Robomołda złodzieja, bardzo szybki, bardzo zwinny i zabójczy. Mamy także Slawetniego, farciarza, który był ochroniarzem karawany, walczy tutaj dwuręcznym toporem. I tu dołączył do nas także anatomista Orichal, który tak, jakieś eksperymenty na zwłokach przeprowadza i zrobiliśmy z niego łucznika. Jesteśmy daleko, daleko na południu. Tak, przybyliśmy z dalekiej północy na samo południe mapy, odwiedzając trzy bogate miasta, państwa miasta. Tak, czyli zdobyliśmy tutaj całkiem dużo funduszy, naprawdę dużo, 3700. Wrócimy chyba jednak na północ. Tam będzie troszkę więcej zleceń, ale wrócimy tym szlakiem i odwiedzimy ponownie Ras Sanan. I być może spróbujemy jednak zawalczyć na arenie. Konmirony, czy tnie? Okej, okay, na podglądzie widzę, że nie tnie. Nie gubię klatek. Powinno być okej. Okay. Powinno być okej. Okay. Nomadzi. Okej. Okay. Czy z nimi zawalczyć? Chyba tak. Zdobędziemy troszkę ekwipunku, troszkę doświadczenia. O, okej. Okay. To są jacyś lepsi, bo nie uciekali przed nami. Troszkę podejrzane. Ale dobra, nie mamy wyboru, będziemy walczyć. Okej, okay, 7 na 7, czyli troszkę bardziej wyrównane. Okej, okay, poczekajmy na ich pierwszy ruch. Orichal chyba może oddać strzał z przycelowaniem. A nie, nie mamy zasięgu. Natomiast czekajmy na ich ruchy. Okej, okay, szarże robią, nie mają tarcz. Większość z nich nie ma tarcz, co jest dobrym znakiem. Do boju, Karsgar. W sumie tu będzie chyba lepiej. Niestety podłuje. Pechmistrz, twoim zdaniem gramy na za łatwym poziomie trudności? No, dlatego będziemy dużo bardziej ryzykować. Ale mamy też chyba farta, bo... normalny poziom trudności jest brutalny w tej grze. Czy słyszałem o modzie do Gothic? Nie, nie mam zielonego pojęcia o modach do Gothic. Ok, niestety podłujemy. Ok, być może tu w czasie tej walki fortuna się od nas odwróci. Na razie niezbyt dobry początek, możemy być oflankowani tutaj na południu. Ale dobra, Cycutoja robi dobrą robotę swoimi widłami bojowymi. Troszkę demoralizuje tutaj przeciwnika White, ale podłuje. Kurde. To nie wygląda za dobrze. Może Robomot. Tak, Robomot trafia. Przecina ścięgno ramienia. Okej, okay, Orichal, dobry snajper. Może spróbujmy tego trafić. Dobra robota. Strzała wystaje mu tutaj z ramienia. Okej, okay, mają rotację. Karsgar jest strasznie narażony w tej chwili. Ataki. Okej, okay, chcą dostać się do naszych lżej opancerzonych ludzi na tyle. Ale dobra robota. Robomołd eliminuje kolejnego przeciwnika. Dobre uderzenie Slavetiego. Dwuręczny topór robi robotę. Karsgar. Okej, Karsgar wpadł chyba w szał bojowy, niczym jakiś berserker. Czyli ten tutaj odcięty nomad będzie uciekał. I chyba możemy łatwo zneutralizować resztę. Dobre uderzenie młoto topora mszczuja. Dwa szybkie... Tak, możemy oddać albo jeden strzał z przycelowaniem, albo dwa szybkie. Niewielki dystans. Okej, jedno trafienie przyniosło skutek. Cycutoja niech poczeka. I zablokujmy tutaj przeciwnika. Ten będzie uciekał, czyli możemy go zignorować.
Okej. Dobra, to już chyba tylko formalność. No, szczuj troszkę oberwał. Okej, ten będzie uciekał, czyli koncentrujemy nasze wysiłki na ten. Jest zdemoralizowany, nasi ludzie są pewni siebie, pewni zwycięstwa. Okej, ten też ucieka, czyli wygraliśmy, doskonale. Nie pozwolimy im uciec, bo chcemy łupu. Dobra, robota Slavetti. I Orichal celnym strzałem zabija kolejnego. Okej, świetnie. Troszkę jedzenia, całkiem sporo złota. Broń na sprzedaż, czyli spoko. Dobra, idziemy na arenę, bo jest kurde coś... Tak. Nie żebym wykrakał, ale dość dobrze nam idzie. Zobaczmy. Cycutoja mnich. Przybywa tutaj do namiotu, bo mamy ogólnie jeszcze jedną postać kapitana, czyli powiedzmy jakiegoś wodza barbarzyńców, który nie walczy, ale dowodzi całą kompanią. Okej, przybywa z jakąś flaszką. Okej, na flaszce jest jakaś etykieta. A wewnątrz jest jakiś złotawy płyn. A, woda święcona, najwyraźniej. Okej. Pomocna w walce z umarłymi, którzy ponownie kroczą. Okej. Kapitan pyta, czy to jest podarunek od starych bogów. On przytakuje. Okej, ale mówi, że to nie jest jednak całkowicie od nich podarunek. Klasztory wiedzą, jak wytwarzać tą święconą wodę, ale to jest bardzo starożytna receptura, chroniona pod karą śmierci najwyraźniej. Okej, czyli nasz mnich coś tu trzymał, dopiero teraz nam to przekazał. Mieliśmy już jedno spotkanie z nieumarłymi, uciekliśmy oczywiście. Ale spoko. Czyli możemy to cisnąć w nieumarłego. Okej. Przydatne. Czyli tak, od teraz zaczynamy brać zadania z dwoma czaszkami. Tak, nie będziemy się patyczkować za bardzo. Okej, wracamy do raz Sanan i zobaczmy, czy możemy powalczyć na arenie. Mamy tu zadanie z dwoma czaszkami. A zobaczmy arenę. Okej, dobra, idziemy na arenę. Idziemy na arenę. Trójka naszych oryginalnych barbarzyńców idzie na arenę. Tak. Czyli musimy wyposażyć trójkę naszych ludzi. Do trójki. Okej, możemy mniej. Okej, na arenie musimy pokonać 4 webknechty. To są takie gigantyczne pająki, a które chyba nie występują naturalnie na pustyniach, tak więc zostały sprowadzone z dalekiej północy. Walka do śmierci. Okej, walka do śmierci. Możemy zyskać 630 koron. Przyjmujemy wyzwanie. Wydaje mi się, że to nie jest nawet takie trudne, bo ja... troszkę grałem w tą grę i webknechty aż tak trudne nie są. Dobra, czyli dawaj White. Szczuj. I Karsgard. Oryginalna trójka barbarzyńców. Czy będą czempionami na arenie? To się okaże. Dobra. Okej, są webknechty. Tłum szaleje. Okej, dobra, jest widownia. Postarajmy się tej widowni nie rozczarować. One potrafią snuć nici, które mogą nas uwięzić. Mają też zatrute ataki. Ale dobra, mamy tu okazję do pierwszego uderzenia, tak więc je przeprowadźmy. Karsgar naprzód.
Okej, uderzył ten... Uderzył toporem, ale... Ledwo przebił skórę tego knechta. Ten szczuj. Toporomłot. Dobra robota. Okej, najwyraźniej webknechty mają nos i nos tego, tej bestii został złamany. Tu niestety mamy pudło. Okej, zobaczmy co na to. Gigantyczne pająki, okej. To może być problem. O, to może być problem w sumie. Teraz jesteśmy bardzo narażeni na ataki, kiedy jesteśmy uwięzieni. Okej. Czyli tak, możemy albo próbować walczyć dalej, albo próbować się uwolnić, atakując, kiedy jesteśmy osnuci niciami, pajęczynami, mamy paskudną karę, ale tutaj możemy stracić działanie. Dobra, musimy się uwolnić, to jak najszybciej. Okej, to może być koniec. W tej chwili jesteśmy strasznie narażeni na ataki, a mszczuj został zatruty. Okej, dobra robota, Karsgar. I teraz pytanie, czy ma atakować, czy próbować uwolnić mszczuja? Niech spróbuję mszczuja wyplątać. Niestety nie udało się. Mszczuj, spróbuj się uwolnić. Nie udało się, stracił dwa działania. Mogliśmy zaatakować w tej turze, ale niestety się nie udało. Okej, dwóch uwolnionych, co jest dobre. Ale mszczuj nie wygląda dobrze. Okej, mszczuj nie przeżyje tej walki. Nie. Trucizna go zabije, niestety. Chyba. Okej, spróbujmy go wyplątać jeszcze. Okej, Karsgarowi się udało, ale tak, to nie wygląda dobrze. Niestety pudło. Musimy zacząć eliminować te pająki. Jest dobre trafienie, jest krwawienie. Teraz mszczuj. Ile mu to zada obrażeń? 5, okej, czyli po nim. Dobra, czyli ostatnimi siłami próbuję tutaj pomścić ten atak. O! I zabija! Zabija jednego webknechta, posoka tryska. Ale niestety to są już jego ostatnie chwile. Tak, umiera, trucizna go powala. Plus jest taki, że webknechty mają ograniczoną ilość pajęczyn, tak więc... już chyba nie będzie więcej tych ataków. Do boju. Nie mówmy hop, ale dobra robota, White. Zabija kolejnego pająka. Okej, ten miał jeszcze niestety... Okej, dobra, myliłem się. Tak mi się wydawało, że mają tylko jeden ładunek, ale najwyraźniej nie. Ale Karsgar tutaj tak, potężne muskuły, szybko zrywa tą pajęczynę. White też po jakimś czasie. Okej, White zatruty także. O, tylko tak, to jest bardzo męczące, to plątanie i ciągła walka. Karsgar ma zadyszkę. Okej, White też, to nie wygląda dobrze. Ale dobre uniki. Dobra, okej, został tylko jeden. Dobre trafienie i krwawienie. Zielona posoka zaczyna tryskać. Kolejne oplątanie, ale chyba możemy już to zignorować. Chociaż nie, lepiej się spróbujmy uwolnić. A, nie mogę spróbować. O, nie chciałbym White'a też stracić, ale możemy go stracić. Chyba, że za chwilę zabijemy tego webknechta, ale... Prawie. O nie. Czy stracimy też White'a? Broni się desperacko tarczą. A, ale Karsgar dobija. Dobija bestię. Technicznie była niewielka szansa, że mszczuj by przeżył. Z jakimś tak paskudną raną, która nigdy by się nie wyleczyła. Ale niestety... Odchodzi do Valhalli i tylko dwójka barbarzyńców odchodzi z tarczą. Po cholerę się zyskuje, nic nie zyskuje.
jestem bardziej narażony na ataki i mam 50% karę do moich ataków. Tak więc... Okej, okay, odzyskujemy tutaj część, znaczy uzbrojenie po naszym kompanie. Ale dobra. Wygrywamy koniec końców. Przynajmniej White i Karsgar. Okej, okay, mają tutaj jakąś pierwszą rangę, jeżeli chodzi o gladiatora. Tak, czyli jesteśmy tutaj, tak, walczyliśmy na arenie. Nie jesteśmy znanym gladiatorem, ale mamy troszkę renomy, jeżeli o to chodzi. Dobra. LOL, dzięki za przedłużenie suba, 28 miesiąc. Wielkie dzięki. Okej, okay, niestety. Czyli niestety pierwsza ofiara. Może wcale aż tak łatwo nie jest. Dobra. White zdobywa doświadczenie, ma aż piąty poziom, czyli naprawdę sporo. Dajmy mu tu atak. Kondycja i punkty życia. I co do perka, damy mu specjalizację w broni, czyli zobaczymy. Chyba zostanie przy tych jednoręcznych broniach tnących, tasakach tak naprawdę. Czyli jeżeli damy mu mistrzostwo walką tasakami... O! Krwawienie, które wywołuje ta broń, jest podwojone i trwa dłużej. Okej, bierzemy to. Nowy zaciąg? Tak. Nie wiem, czy tu, ale... Być może tak. Okej, zobaczmy, czy mamy tu jakichś ciekawych rekrutów. Raz Sanan. Okej, mamy jakichś pasterzy. Mamy parobka. Weźmy tego parobka, być może będzie dobry. Nomada. A, zbyt kosztowny. Weźmy tych dwóch tanich parobków i nawet trzech. Wybierzemy sobie najlepszego. Okej. Wypij w karczmie? Tak, tak. Okej, zobaczmy, co my tu mamy. Czyli tak, ten... Okej, fatalnie. Dwie gwiazdki, ale to jest za nisko. Poza tym nie ma gwiazdek w dobrych miejscach. Okej, ten byłby nawet dobrym włócznikiem na flankę. Nie jest rewelacyjny. Ale żelazne płuca to jest dobra cecha. Nigdy nie będzie pewny siebie. Albo buzdygan nawet mu dać. Buzdygany są ciężkie i męczące, ale te żelazne płuca na pewno by pomogły. I mamy jeszcze jego. Okej, on nie jest zbyt dobry. Jego się... Dobra, zostawimy sobie tego. Tego jego mościa. I damy mu buzdygan. Dajmy mu może tą tarczę, bo jest tak, lokalny. Pochodzi z tej krainy. Dajmy mu ten czepiec. Okej, ta szata może być. Nic lepszego nie mamy w tej chwili. I dajmy mu buzdygan. Pytanie, który będzie lepszy. Okej, dobra, ten buzdygan nomadów jest odrobinę lepszy. Trzeba dać mu toporomłot. Dajmy mu buzdygan. Też nóż od razu mu dajmy. Okej, okay, dobra. Na razie nie daję mu imienia, bo nie wiemy oczywiście, czy on... Tak, czy on przeżyje. Kiedy będzie miał drugi poziom, to wtedy. Okej, okay, tawerny tu chyba nie ma. Tak, to są chyba muzułmanie, chyba nie piją alkoholu. Okej, zobaczmy, jakie jest zadanie, bo jeżeli to jest eskorta karawany, to i tak będziemy przemierzać te krainy. Okej, to jest zaniesienie przesyłki. Tylko dokąd? Dornen, okej. Dwa dni drogi na północny zachód. Bierzemy to. Bierzemy to, bo i tak idziemy w tamtym kierunku, czyli to jest dobry pomysł. Okej, okay, przyjmijmy tą ofertę. Tak, i tak zmierzamy w tym kierunku, czyli spoko. Włócznika jednak z niego zrobić? W sumie racja, tak. Ja...
Zawsze dobrze mieć jednak włóczników na flance chyba. W sumie racja. Okej, okay, sprzedajmy też niektóre niepotrzebne rzeczy. Być może też, kurde, zainwestujemy troszkę w broń. Myślę, to jest dobre pytanie. Okej, okay, te rzeczy możemy zostawić. Sprzedajmy niektóre tarcze. Miejmy dwie. Te dwie tarcze tylko miejmy. Widły zostawmy, bo być może zrekrutujemy kogoś na drugą flankę. Nie potrzebujemy tych tasaków, nie potrzebujemy tych buzdyganów, ani tej pałki, ani tego saifu. I włócznie jedną tylko sobie zostawmy. Nie potrzebujemy tego. Okej, z jedzeniem jest okej, troszkę więcej narzędzi by się przydało, ale ceny tu są dość wysokie. Linotorax, a czyli to jest taka... A, pancerz ze starożytnej Grecji chyba, nie? Weźmy to, o, kupmy to naszemu nowemu włócznikowi, być może. Czyli to są jakieś warstwy płótna, ale dają całkiem niezłą obronę. Okej, okay, sprzedam chyba też to. Chociaż to jest dość cenne. Być może znajdziemy nowego rekruta, żeby używał tej broni. Dobra. Teraz tak, mamy tutaj także obóz nomadów. Właśnie pytanie, czy się wbijamy do niego po drodze. Chyba tak. Okej, okay, tu jest grupka nomadów, tylko pytanie... Okej, okay, nie ma ich zbyt dużo. Okej, okay, dobra, świetnie. Nomadzi opuścili obozowisko. Nie ma tutaj ich zbyt wielu. Doskonały moment, żeby zaatakować i złupić to miejsce. Okej, okay, dobra, to powinno być dość łatwe. Mamy przewagę liczebną. Zobaczmy, czy oni są na tyle głupi, żeby zaszarżować na nas. Tak, okej. Okay. Tylko jedna tarcza. Okej, okay, to powinno być bardzo łatwe. Dobra, nasz nowy rekrut nie trafia. Karsgar. Dobra robota. Trafia go w szyję, paskudnie. Srabeti. Uuu, właśnie, a, o to chodzi. Tak się powinno używać dwuręcznego topora. Od razu ścinać głowę. Dobra robota. Teraz White, on jest mistrzem tasaka w tej chwili, czyli krwawienia powinny być naprawdę brutalne. Spróbujmy więc być może tego, odcięcie głowy. Nawet jeżeli się nie uda odciąć głowy, to możemy tętnicę szyjną przeciąć czy coś tam. Ale niestety nie trafia. Robomode też nie trafia. I mamy naszego łucznika Orihala, który dobija kolejnego nomada. Świetna robota. O kurde, zapomniałem, że White jest... O, zapomniałem, że White i... Karsgar nie, ale White... O, jest ranny. Po walce na arenie i jego pancerz nie jest naprawiony. Okej, okay, White mógł tak nie szarżować. Dobry pchnięcie włócznią. O kurde, okej, okay, zaczynam się obawiać o White'a. A dobry atak i tutaj. Bardzo dobry atak Karsgara. Zabija go, okej, okay, ten zdemoralizowany. Dobre trafienie. Okej, okay, uciekają. Czyli walka wygrana. Łaj, tutaj nonszalancko ścina głowę. Uuu, patrzcie, kurde, co za... Co za morderca, mistrz tasaka, naprawdę. I Karsgar także zdobywa kolejny poziom doświadczenia. Zdobywamy troszkę jedzenia, troszkę złota. Czarną farbę. O, i jakiś pierścień. Okej, okay, dobra robota. I właśnie, nasz sztandar... Właśnie tu go tak za bardzo nie widać. Ja nie wiem, gdzie możemy go... A, to jest nasz symbol naszej kompanii, który zaczniemy umieszczać na tarczach. Na razie... Tak, na razie tego nie robimy. Ale nasze barwy to czerwony i czarny. Tak więc mamy czarną farbę. Tak więc... Okej, okay, Karsgar, powiedzmy, pomaluj sobie tarczę. Czy to jest na pancerz?
A, hełmy. Okej, to hełmy. Dobra, trzymajmy tą czarną farbę. Tak, metalowe hełmy można jedynie zabarwić. To jest skórzane, czyli nie możemy... Okej, trzymajmy tą czarną farbę na potem. Teraz tak, Karsgar kolejny poziom. Okej, czyli on walczy toporem. Bo teraz jest decyzja, wybranie mistrzostwa. Czyli zobaczymy mistrzostwo topora, co mu da. Okej, to jest niezłe. Będzie ekspertem w niszczeniu, rąbaniu tarcz. I... Okej, uderzenie z obrotu ma większe szanse na trafienie. Okej, czyli jemu będziemy chcieli dać długi topór, teoretycznie. To jest dobre pytanie, być może damy mu specjalizację w czymś innym. A, to jest zarówno młot, jak i... Dajmy mu toporomłot i dajmy mu specjalizację w młotach, być może. Czyli młoty niszczą zbroję. To jest ich taka główna cecha. Czyli te ataki będą bardziej skuteczne. Mistrzostwo topora dajmy temu z dwuręcznym toporem. Tak, ale w sumie kogoś z jednoręcznym toporem też będziemy chcieli. Ale nie, Karsgara, z Karsgara złup. Tak, niech walczy raczej toporem. Raczej młotem. Jeżeli znajdziemy jakiś lepszy młot bojowy, to mu go damy. Okej. Oczywiście cechy tutaj. Dajmy obronę, dobre losowanie. Dajmy... kondycję i... Troszkę więcej punktów życia. Okej, moglibyśmy dogonić też tą... grupę nomadów. Ale nie, skręciła gdzieś daleko na pustynię. Chodźmy dalej, wróćmy na szlak. Wylecz się. Nasi ludzie automatycznie się leczą. Z czasem. Nie można nagle ich tak błyskawicznie wyleczyć. Karawana kupiecka z dalekiej północy. Z Dunkeltal. Okej, nie wiem z której dokładnie osady, ale z osady... z dalekiej północy, tam gdzie nas nie lubią. Okej, to jest łatwy kąsek. Łatwy kąsek. Dobra. Okej, tu jest kilku strażników. Oni są troszkę lepsi, ale bierze... ale nie wiem, ruszamy. Ruszamy, atakujemy ich. Dobra, czy oni do nas przyjdą? Wątpię. Okej, są dużo lepiej uzbrojeni. Ten stożkowy hełm segmentowy z nosalem. Fajnie by było zdobyć. Ale podejrzewam, że tutaj jest wóz. Czyli oni chyba się nie ruszą bliżej. Nie. Czyli musimy ich zaatakować. Okej. Co to ja dawaj tutaj? Okej, są dużo lepiej uzbrojeni. To mógł być błąd. To niestety mógł być błąd. Okej, White jest ranny, czyli niech nie będzie na pierwszym szeregu. W pierwszym szeregu. Dajmy tu Robomolda. Będzie zaatakowany. Orihala dajmy tu. Będzie w pozycji, żeby oddać jakieś strzały potem. Okej, tu mamy głaz, czyli przeszkoda terenowa, która skomplikuje troszkę przeciwnikom działania. Defensywnie to chcą ogarnąć. Dobra, mamy naszego nowego włócznika. I dla niego dobra pozycja będzie tu, powiedzmy. A Slavettiego dajmy tu, żeby mógł postawić jeden krok i potencjalnie zaatakować. Okej, co oni na to? Okej, niestety Robomot pchnięty włócznią. O, on ma chyba też dobry miecz. Ma dość dobry miecz. Czy defensywnie do tego podejść? Na razie nie. Robomold, dawaj. Falchionem, atakuj. Dobrze, świetnie. Tylko to jest najsłabszy przeciwnik. Reszta jest dużo, dużo groźniejsza. Oricha niech poczeka. Czyli oni, tak, defensywnie do tego podchodzą. Slavetti, poczekaj. I Karsgar chyba
Tak, dobija tego przeciwnika. Dawaj tutaj bliżej, bo Robomont już troszkę oberwał. Czekaj. Okej, dobra, czyli widać już mniej więcej, jak ta walka będzie przebiegać. Cycu, to ja dawaj tutaj. White. Czy defensywnie? O, dobrze, dobre krwawienie. I ponieważ jest mistrzem Tasaka, to będzie naprawdę niezłe krwawienie. Nie trafił go też w głowę, czyli mamy tu szansę na nieuszkodzony dobry hełm. Okej, oni zasłaniają się tarczami dość skutecznie, tak więc tutaj ataki Orihala nie będą zbyt skuteczne. Tak, blokowane tarczą. Slavetti. Dawaj tu, w kolejnej turze zrobisz krok i będziesz mógł zaatakować. Dwuręcznym toporem nie można zaatakować po przejściu dwóch pól, niestety. To wszystkie działania Karsgana. Okej. Co oni na to? A, Robomont! Zapomniałem, że ma tak doskonałą inicjatywę. Jest bardzo szybki, czyli on zaczyna działania w tej turze. Świetnie. O! Doskonale. Śmiertelnie ranny. Już niewiele brakuje, żeby go wykończyć. Slavetti. Poczekaj, on być może opuści tarczę i wtedy moglibyśmy nieźle zaatakować. A, świetnie. Będziemy mieli też hełm. Fajnie by było też zdobyć jakiś pancerz, ale... właśnie to jest dobre pytanie. Jak zostanie jeden przeciwnik, to być może spróbujemy go zasztyletować. Dobra. Okej, dajemy radę. Okej, ten pancerz jest dość mocno uszkodzony, niestety. O, świetnie! Slavetti, o, zyskuje wprawę w ścinaniu głów. Zobaczmy, okej, jego pancerz jest nieruszony. To nie jest jakoś rewelacyjny pancerz, ale jest dużo lepszy niż to, co my mamy. Czyli weźmy sztylet, bo teraz nie chcemy uszkodzić tej zbroi. Chcemy wbić ten sztylet w jakieś szczeliny. Tak, żeby go zabić, ale nie zniszczyć jego pancerza, jeżeli to możliwe. Okej, w tej turze nie mogę zaatakować. Czyli wszyscy... Tak, tylko noże i sztylety mają taką możliwość. Orihal ma nóż, czyli spróbujmy... Na razie gdzieś tu. Karsgar ma nóż. O, możemy spróbować tego, czyli chcemy szczelinę to wbić. Niestety się nie udaje. Być może tarczę mu najpierw rozwalimy. Slavetti mógłby tego dokonać. Cycu, to ja. Nie ma sztyletu. Okej, nie będę atakował. Chcemy zdobyć na nim zbroję. Okej, świetnie, udane pchnięcie. Płuco chyba przebił. Czyli świetnie. Powinien stracić energię niebawem. Dobra, sztyletowania ciąg dalszy. Panikuje, okej. Świetnie. A, tu już nie ma miejsca. Tak, czyli niezbyt... Tak. Troszkę nieciekawy los tego... strażnika karawany, otoczony w tej chwili tutaj przez najemników. Ale świetnie. Udało się. Wygrywamy. I jakie mamy łupy? A, o to chodzi. Okej, mamy doskonałej jakości jednoręczny miecz. Nie wiem dokładnie, jakie byłoby tłumaczenie na język polski Arming Sword. Chyba nie ma takiego odpowiednika. No ale z pełnego średniowiecza, taki już troszkę bardziej wyrafinowany miecz. Świetnie. Deski transportowali, okej. Skórzane zbroje tutaj z podszyciem. I... okej, świetnie. Te z przeszywanicą. Stożkowy hełm z nosalem. Doskonale.
Okej, czyli teraz tak. Okej, Robomode to będzie specjalista od miecza. Dajmy mu więc nowy miecz. To jest ta sama kategoria, ale lepszy. Czyli zobaczmy obrażenia 35, 45, 40, 45. Okej. Czyli nie ma co się zastanawiać. White. White'owi. W sumie tak, Slavettiemu dajmy, bo on nie ma tarczy, a walczy w pierwszym szeregu. Tak więc dajmy mu ten hełm. I pytanie, czy mogę go zabarwić, bo wiem, że nie wszystko. O, mogę. Czyli zabarwione na czarno. Będzie troszkę bardziej wytrzymały. I dajmy mu też nowy pancerz. O, nowiutki, kompletnie niezniszczony. Czyli spoko. Okej, te barbarzyńskie pancerze wciąż są dobre, czyli na razie nasi ludzie mogą je nosić. Okej, ten jest lepszy w sumie. Ale chyba nie na tyle, żeby nasi barbarzyńcy, bo są przywiązani do tego. Chociaż... Dobra, dajmy White'owi. Dajmy White'owi nowy pancerz. To na razie może zostać. Okej, dobra, może być. Czyli to chyba wszystkie zmiany, też muszę gdzieś potem poszukać w opcjach, bo można chyba zaznaczyć, żeby po bitwie domyślne uzbrojenie się przywracało. No to by się przydało. Troszkę by ułatwiło sprawę. Dobra. White dostał wystarczająco w tyłek, żeby zdjąć czapkę misia. Jeszcze trochę niech zostanie przy niej. Poczekajmy do poranka i sprzedamy tutaj część naszych rzeczy. Te czepce zostawmy. To możemy sprzedać. To zostawmy. Nie potrzebujemy tylu tych włóczni, zostawmy tylko jedną. Tego też nie potrzebujemy. Tego też nie. W sumie to jest lepszy topór niż siekierka. Tarcz tyle nie potrzebujemy. Okej, dobra cena za pierścień, który złupiliśmy. To więc to idzie na sprzedaż. I dobra cena za deski. Czyli też je sprzedajemy. Kurde, 5000! Czyli teoretycznie też dobrym ruchem byłoby kupienie, powiedzmy, tego jedwabiu i sprzedanie go daleko na północy. Ale cena nie jest wystarczająco dobra. Weźmy to. Zacznijmy malować nasze tarcze. Tak, czas chyba na to. Czyli... Weźmy... White'a. O. Tak, chciałbym, żeby wszyscy nasi ludzie mieli pomalowane tarcze. Sprzedać za zero, ale mam za mało narzędzi. Znaczy, musiałbym wydać narzędzie, żeby to naprawić, nie? Tak czy inaczej. Okej, i to nie jest fatalna cena za narzędzia. Kupmy troszkę tych narzędzi. Dobra, na północ. Rekruci? Na razie nie ma sensu chyba, bo i tak... I tak idziemy daleko, daleko na północ. Do Dornen z powrotem. A tym rekrutom musielibyśmy płacić... żołd i ich żywić. To jest na razie nie. Okej, ale tak, dzisiaj chcemy jak najszybciej, znaczy jak najszybciej, nie jakoś na siłę. Ale tak, 12 ludzi. Tak, żeby tak odblokować kolejną ambicję oczywiście. Jak najszybciej. Czy mogę odwiedzać te ruiny przy drogach? W tamtych ruinach chyba nic nie było, bo tu są ruiny, w których... Tak jak to na przykład. Gdzie są nieumarli i jakieś skarby, powiedzmy. Tamte ruiny... To były zniszczone budynki gospodarcze należące do pobliskiego miasta chyba.
Okej, wracamy z przesyłką, czyli bardzo łatwe zadanie, troszkę długo trwało, ale tak czy inaczej chcieliśmy wrócić na północ. Dobra, czyli wracamy do Dornen. Tu wypełniliśmy zadania, czyli ludzie nas znają i nawet nas chyba całkiem dobrze lubią. Okej. Dobra, co robimy? Przyjmiemy zadanie z dwoma czaszkami chyba, ale zobaczmy też, czy mamy jakiegoś nowego rekruta. Okej, mamy Rabana. Okej, jakiś, nie wiem, błędny rycerz czy coś? Tak, 10 tysięcy kosztuje, czyli nie bierzemy go oczywiście. Mamy Serkuno. Byka. Czyli kolejny, troszkę bardziej doświadczona postać. Mamy Ralfa, Kalekę. Okej, weźmy go za 80. Prawdopodobnie będzie miał fatalne cechy. Mamy także Raimunda. Ucznia Kowala. Okej. Członka karawany mamy. Ten jest troszkę zbyt kosztowny. Zobaczmy tych nowych rekrutów, ale raczej nie są zbyt dobrzy. Czyli tak, mamy Kalekę. To nie są złe cechy, tylko minus Kaleki jest O nie, nie bierzemy go. Bo minus Kaleki jest taki, że on ma dużo mniej hit pointsów niż normalnie. Czyli on ma tylko 30, a 60 to jest tak średnia mniej więcej. Ale ma także astmę i łamliwe kości. Nie. Czyli Ralf niestety najemnikiem... Bycie najemnikiem to nie dla ciebie. Raimund. Teoretycznie do drugiego szeregu z bronią drzewcową. Bo ma dobry atak. W drugim szeregu nie będzie bezpośrednio atakowany. Okej, jego chyba zostawimy w sumie. O, i ponieważ jest uczniem Kowala, szybciej zdobywa doświadczenie. Jest także inteligentny, jeszcze szybciej będzie zdobywał doświadczenie, ale jest nielojalny. Dobra, weźmy Raimunda. I dajmy mu widły. Dajmy mu... to. I dajmy mu czapkę nomada, powiedzmy. Okej, zobaczmy, jakie mamy tu zadanie. Okej, to jest kolejna przesyłka na południe. Nie bierzemy tego. Nie chcemy wracać na południe. Zobaczmy tu, być może mamy zadanie w pobliskim Sonnefels. Sonnefels. Okej, mamy zadanie. Mamy jakiś ciekawych rekrutów? Mamy Włóczęgę, zobaczmy go. Okej, mamy tutaj wielu uczniów Kowali, ale nie bierzemy ich, bo mamy już jednego. Zobaczmy tego Włóczęgę. Nie, niezbyt dobre cechy. Jest paranoiczny, ale inteligentny. Chociaż ma obronę, okej. Ma dobry atak, nie ma gwiazdki, ale to jest dobra startowa wartość. I ma gwiazdkę przy obronie. Okej, zróbmy z niego włócznika na drugą flankę. Dajmy mu tą tarczę, dajmy mu ten czepiec. Tu zróbmy podmiankę, bo on będzie troszkę bardziej narażony na ataki. Czyli dajmy mu ten pancerz, dajmy mu włócznie. I to tyle. Okej. Najwyżej zginie, tak. Okej, jakie mamy tu zadanie? Okej, jakiś mistrz kupiecki nas tu wita. Okej, narzeka, że nie ma niestety wina, inaczej by nas poczęstował. Ale mówi, że nie brakuje mu koron. Zobaczmy, jakie to jest zadanie. O, chcę, żebyśmy udali się do miejsca, do przewróconej strażnicy na północny zachód. Aby odzyskać relikwię zwaną kosturem złotych zbiorów. Proste zadanie. Okej, to jest dobre pytanie, czy brać to zadanie, bo byliśmy w tej przewróconej strażnicy. I tam były zombie i duchy. Zombie to nie problem, duchy to problem. Tylko właśnie pytanie, czy jeżeli ja wezmę to zadanie, czy się zmieni garnizon tej ruiny?
Mamy wodę święconą, ale jedną wodę święconą. Nie wiem. Zobaczmy, ile nam oferuje. 650. Potargujmy się? Nie, więcej nie zapłaci. Okej, dobra, jest za łatwo. Narzekacie, że jest za łatwo? Bierzemy to. Tak jak mówiłem, bierzemy zadania z dwoma czaszkami. Ale od razu mówię, że ja liczę na to, że tam nie będzie duchów tym razem. Że będzie troszkę łatwiejszy garnizon. Zawsze możemy też uciec, tak. Daj komuś flaszkę, tak. Okej, okay, przy ataku nie wiem, czy się liczą jakieś zdolności. To chyba bez znaczenia. To może też rozchlapać się na sąsiadujących. Dajmy to Slavetiemu. Weź mięso armatnie na zadanie. Nasi, wszyscy nasi ludzie to mięso armatnie. Okej, okay, dobra. A zaraz się okaże. Okej, okay. Pojawiają się nieumarli, którzy krzyczą coś o fałszywym królu. Nie, to są zupełnie inni nieumarli. To nie są zombie, to są starożytni żołnierze. Okej, okay. Co nie wiem, czy jest... Czy to, że... A, nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Dobra. Okej, okay, jest ich trochę dużo. Czyli to są przedstawiciele jakiejś starożytnej cywilizacji, nieznanej naszym ludziom. Okej, okay, mają cechę Battle Forged. Już nie pamiętam, co to robiło, ale oni są dość groźni, powiedzmy tak, delikatnie mówiąc. Ajajaj! Okej, okay, liczę tutaj na, że woda święcona... Używamy tej flaszki na bank. Teraz tak, chcemy, żeby to oni do nas podeszli i żebyśmy mogli zaatakować. Czyli niech oni wykonają pierwszy ruch. To są szkielety, czyli... Tak, czyli tutaj broń... Znaczy, ostrzały nie będą zbyt skuteczne. Broń obuchowa, podejrzewam, że ma bonusy. Okej, moglibyśmy tu pójść i pierwszy atak wyprowadzić, ale czekajmy na razie. Tak, na razie czekajmy. Okej, tu są przeszkody terenowe. Dobra. Okej, ruszamy do... Dobra, ruszamy do ataku, nie ma co. Mamy tutaj szansę na pierwsze uderzenie. Zobaczymy, jak nasz nowy rekrut... Nowi rekruci będą chronili flanki. Okej, robomode. Naprzód. Właśnie pytanie, czy walczyć konserwatywnie, unieść tarczę i... Tylko po jednym ataku. Okej, okay, dobra, jest uderzenie. Okej, okay, uszkodził tego szkieleta dość mocno. Czyli nie jest fatalnie. Teraz tak, toporomłot podejrzewam, że powinien mieć tu jakiś bonus. Okej, okay, może nie są oni aż tacy groźni? Puśćmy naszego nowego rekruta na flankę, daleko. Tomzaj, dzięki za przedłużenie słowa, 9 miesiąc. Wielkie dzięki. Okej, okay, Orichal, chodź tu. Tak, strzały bezużyteczne. Przeciwko szkieletem oczywiście. Co tu to jadajmy tutaj? W tej turze i tak nie zaatakuje, ale potem będzie mógł. Jego dajmy tu. Niech zaatakuje, być może pozbędziemy się jednego. Też dobre pytanie jest takie, czy... A, czy one wstają? Bardzo możliwe, że kiedy zniszczymy szkieleta, powalimy, to on może wstać. A, teraz pytanie, jak tego używać? Myślałem, że będzie zdolność. A, okej. Okay. Dobra, rzućmy. To może rozprysnąć się też na boki. Dobra, ochlapany wodą święconą, ale tylko on. I to powinno zacząć mu zadawać jakieś obrażenia. Okej. Okay. White, naprzód.
A okej, okay. Ta woda się chyba zmarnowała trochę. Dobra, chodźmy tu. Oni nie wstają? Okej. Okay. Teraz tak, Robomote ma wysoką inicjatywę. Te szkielety są bardzo powolne. Dobra, dobijmy je. Okej, okay, dobra, ja chyba niepotrzebnie się jakoś strasznie obawiałem. Chyba spokojnie damy radę. Bo są różne tiery tych nieumarłych wojowników i to jest chyba najniższy. Czyli... Okej, nasz nowy rekrut troszkę obrywa. Zrobię ci topór z powrotem do ręki. Sobie unieś tarczy. Okej, okay, dobra. Tak, wygrywamy. Orichal chyba nie będziemy marnować amunicji tak naprawdę. Chyba nie ma to za bardzo sensu. Kurde, Robomote. Robomote jest dobry. Okej, okay, musimy uważać na naszego włócznika. Jego pancerz kompletnie zniszczony. Niech uniesie tarczy i defensywnie. To rozgrywa. Zacznijmy flankować. Okej, okay, skutecznie używają tych tarcz. Ale, o, nowy miecz. Tak, ten nowy miecz Robomote'a. Też robi dość dużą różnicę. Być może... Właśnie zawsze mam dylemat, czy niszczyć tarczy, czy nie. O, tu nie trzeba było. Toporo młot tu kompletnie kruszy czaszkę tego szkieleta. O! Okej, nasz nowy rekrut z dalekiego południa otrzymał tak paskudną ranę, tak paskudnie mu przebiło nogę, że wpadł w panikę i zdemoralizowało to nawet Slavettiego. O kurde. To musiała być paskudna rana. Teraz tak, on będzie próbował uciekać. Tak więc jeżeli nie zabijemy tego szkieleta, nie zniszczymy, to on zostanie zabity chyba, próbując uciekać. Czyli mogą być straty jednak. Okej, okay, tracimy go. Tak jak mówiłem, tu nie można się przywiązywać do naszych najemników za bardzo. Okej, okay, prawie po nim. Cycutoja tu nie jest w dobrym mi... O, dlaczego ja tu ruszyłem Cycutoja? Ten błąd. Ale dobra, wygrywamy. I niestety Shuyab ibn Abbad nie przeżył. Tak, na tym jego przygoda na ziemiach północy dobiła końca. Zdobywamy nieco starożytnych hełmów. To są rzeczy po naszym... po zabitym rekrucie. Okej, okay, to jest starożytna, antyczna broń. Niezbyt dobra, ale możemy ją sprzedać. O! I złoty puchar. Złoty puchar. Jako nagroda. Świetnie. Zdobywamy także potem w ruinach odnajdujemy tą... ten kostur złotych zbiorów. I wróćmy do Sunfels. Zadanie wykonane. Teraz tak. Aha, zróbmy tu zmianę. Zróbmy tak. Tu też zmienimy formację. Orichal zdobywa... doświadczenie, czyli atak dystansowy oczywiście. Pytanie, czy potrzebuje więcej energii. Dajmy mu inicjatywę, bo ona jest chyba dość istotna u łuczników. Okej, okay, troszkę więcej punktów życia, on ma ich bardzo mało. I teraz tak. Jest łucznikiem, czyli na tym się będziemy skupiać. Co by było dla niego dobre, jeżeli chodzi o łucznika?
Czy co, dajmy to. Dajmy utalentowany. To będzie dodatkowy poziom z, tak, z bardzo dobrym losowaniem. Czyli ma bardzo wysoki atak, w tej chwili 65. Dajmy mu troszkę więcej punktów życia i dajmy mu... Może obrona dystansowa? Może się przydać. Okej. Dobra, 8 ludzi mamy. Czyli tak, będziemy najmować. Wracamy do Sonnefels. O, w Sonnefels jest dobry nastrój w tej chwili. Ludność wioski się cieszy. Chyba nas też lubią z tego powodu, podejrzewam. Czyli możemy mieć potencjalnie troszkę lepsze ceny. Sprzedajmy troszkę tych antycznych tu zdobytych broni. Te łupy... Okej, to jest dobra cena za kielich. Sprzedajmy go tutaj. Sprzedajmy też te łachmany. Czy mają jakieś tanie jedzenie? Niezbyt tanie. Mają nowych na nim. Okej, nie ma tu tawerny. Wróćmy do Dornen. Zobaczmy, czy tam jest tawerna, bo tak. Naszym ludziom chyba po tej długiej wizycie na południu tak mają chyba ochotę, żeby się napić. Czekajmy do poranka. O, nasza renoma i prestiż powoduje, że możemy zacząć rekrutować członków taboru. Tak, to jest coś nowego, czyli to będą ludzie, którzy nie będą walczyć, ale będą odpowiadali za logistykę i tak dalej, i tak dalej. Kompania najemników to nie są oczywiście tylko najemnicy, ale mamy tak cały ten obozowy, czeladź obozową i tabor. To więc zobaczmy. Możemy nająć pierwszego członka naszego taboru. Tak, bo jesteśmy rozpoznawalni. Mamy troszkę renomy. Czyli zobaczmy, co mamy tutaj do wyboru. Żeby odblokować jakieś nowe profesje, musimy spełnić jakieś konkretne wymagania. Na razie mamy do dyspozycji tylko tyle. A więc tak, mamy kartografa. Co on robi? O, to jest niezłe. Będziemy zarabiać od 100 do 400 koron za każdą nową lokację, którą sami odkryjemy. Im dalej jest od cywilizacji, tym więcej będziemy mieli zapłacone. Legendarne lokacje. Podwójny zysk. Kusi mnie, on zarobi na siebie dość szybko. Te 2500, bo to jest dopiero początek rozgrywki. A będziemy tych ruin wiele znajdować, czyli kartograf interesujący. Mamy także stróża. Okej, zasięg widzenia plus 25%. I mamy więcej informacji na temat tropów. Też użyteczne. Mamy rekrutera. 10% mniej za najmowanie nowych ludzi. 50% mniej za próby, wypróbowania. Nie wiem do końca, co to jest to próbowanie. Nigdy nie używałem tego. Okej, będziemy mieli też od 2 do 4 ludzi więcej do wyboru. W każdej osadzie. Ciekawe. Mamy także zbieracza, który odzyskuje część amunicji, której użyliśmy w czasie bitwy. A także nieco narzędzi z każdej zniszczonej zbroi. To by było niezłe. Ale chyba kartografa wezmę. Chyba wezmę kartografa. Weźmy kartografa. On na siebie zarobi chyba. Potem oczywiście... Tak, na razie mamy tylko jedno miejsce na jednego... Okej. Kartograf, świetnie. Czyli zacznie tutaj... Tak, zaczniemy badać te... niecywilizowane części mapy i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale potem będziemy mieli... będziemy mogli mieć ich więcej. Też pytanie, jak to działa. Czy jeżeli ja go wykupiłem... To on jest w jakiejś puli i mogę potem wymienić go na kogoś innego? Właśnie pytanie, jeżeli teraz bym na jego miejsce przyjął rekrutera, to czy będę miał wciąż darmowego kartografa? Na razie nie chcę eksperymentować, bo to jest dość duży wydatek. Ale dobra, tyle. Tak, czas na przerwę, moi drodzy, godzina 20.
Dobra, czyli ruszamy w tej chwili na północ i będziemy szukać tych nowych lokacji i tak dalej, i tak dalej. Renoma naszej kompanii rośnie, ale chcemy też jak najszybciej zwiększyć jej ilość do 12. Taki był nasz oczywiście plan. Ale dobra, krótka przerwa, zapraszam za parę minut i potem będziemy jeszcze godzinkę do 21.